Cześć, dzień dobry, witajcie szanowni w kolejnym odcinku z cyklu Czy to się opłaca? To już 11 odcinek, także fajnie, seria ma się dobrze. Póki fanty złomowe będą, serię będę kontynuował. Ale zanim przejdziemy do fantów złomowych, które zakupiłem, to muszę wam powiedzieć, że tu stoi paczka. Ale paczka wyjeżdża ode mnie, ponieważ w ostatnim odcinku pokazywałem wam te wszystkie moje zdobycze z wystawek i tam był ten PRL-owski stary odkurzacz z predomu. No i postanowiłem spróbować i wystawiłem go na OLX-ie za całe 3 dychy, bo na pewno 3 dychy bym z odzysku z części zamiennych z niego nie miał. Wystawiłem go za 3 dychy, no i patrzcie, sprzedał się. Wystawiłem go wczoraj, dzisiaj już paczka spakowana, naklejeczka naklejona, także odkurzacz wyjeżdża do nowego właściciela. Nie wiem, czy do odnowienia w całości, czy jako dawca części, ponieważ silnik tam jest sprawny, także tak. Widzicie, czasami warto coś wystawić za darmo na OLX-ie, bo wystawienie ogłoszenia nic nie kosztuje. Przesyłkę bierze na siebie kupujący, więc zobaczcie, 3 dychy do przodu. Ja się cieszę, paczkę odstawiam, a zaraz na wagę wjeżdżają złomowe fanty do odcineczka, czy to się opłaca. Zobaczymy, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Zaraz wracam. No i standardowo, torba na wadze. A waga to 13 kg 626 g po 2,50 za kilogram, co daje 34,06 zł. Dokładnie 34 zł zostawiłem na skupie złomu, więc co, pozostaje to wszystko z torby wydobyć, odzyskać części zamienne, odzyskać surowiec wtórny, no i zobaczymy, jaki będzie finał tej dzisiejszej zabawy. Czy to się będzie opłacało dzisiaj, czy się nie będzie opłacało, zobaczymy. Także działamy. Dzisiaj zakupy różne, różniste. Zaczynamy od elektroniki. Płyta główna od komputera. Tu jest chyba karta graficzna. Kolejna płyta główna. Dużo rozbiórki tutaj nie będzie. O, z tej płyty radiator i jak on się nazywa? Procesor. Tu kolejna jakaś płyta. Znaczy płytka elektroniczna z jakiegoś ustrojstwa, nie wiem, chyba telewizor czy jakiś dekoder, nieważne, ważne, że jest. Kolejna karta rozszerzeń jakaś, nie wiem, czy grafika, czy coś innego. Odkładamy. Dwa dyski twarde. Co mamy dalej? Jeszcze jakaś karta rozszerzeń i jeszcze jakaś karta sieciowa. Także to jest z elektroniki. Trafił mi się taki fajny klucz. Tu jest sygnowany ustroń bodajże. 19x22. Starusieńki wygląda. Także też do torby wpadł. Oczywiście musiał być taki stojanek z miedziuchą. Prosta, szybka robota z odzyskiem części zamiennych. Świetnie. Dalej mamy komputer samochodowy, przynajmniej tak mi się wydaje. Płytka, kupa aluminium, świetna sprawa. Odkładamy tutaj. Teraz mamy, a tu jeszcze jakiś RAM wypadł z tej jednej płyty. Mamy taką ceweczkę, samotnie sobie leżała, i jeszcze jedną ceweczkę, także będzie niedziucha. Następnie, a taki kawałeczek mosiądzu żółtego też zabrałem, więc odstawiam. Jeszcze wam pokażę, zabrałem takie trzy, pamiętam je z dawnych wag, odważniki ceramiczne, w środku chyba ołów, tak mi się wydaje. 20 deko, 10 deko i 5 deko, taki komplecik sobie był. Wiadomo, tu jeszcze kilku brakuje, bo chyba w sumie było 7, ale zabrałem, bo to w całkiem dobrym stanie. Tutaj troszeczkę, minimalnie jeden jest uszczerbiony, ale zabrałem taki komplecik. Może akurat też za parę groszy się sprzeda. Zobaczymy. Także to odkładam. No i dalej. Mam taki wyłączniko, przełączniko, stycznik. Nie wiem, co to jest, ale jest, widać, miedź, jest mosiądz, jest jakaś cewka w środku, także szybka, bezproblemowa robota. Zobaczymy, może jakieś srebro w środku.
Niech będzie. No i na koniec, moi drodzy, też przełączniko, wyłączniko, stycznik ogromny. W środku też wielka cewka. Kupa mosiądzu. Widać, że i miedziucha będzie. Takie tutaj są potężne, przykręcone jakieś, nie wiem, czy miedziane styki, czy cokolwiek, nie wiem. Ale rozbierzemy i zobaczymy, ile tym razem surowca wtórnego uda się z tego wszystkiego wyciągnąć. Dobra, robię tutaj troszkę porządku i zabieram się za segregację elektroniki, rozbiórkę, bo radiatory i inne śledzie trzeba pousuwać. No i zabieram się za te elektryczne rzeczy. Torba puściutka, odjeżdża na bok, a ja tutaj porządkuję, segreguję i jak zwykle przebiteczki z moich prac rozbiórkowych i segregacji będę wam wrzucał. Także do zobaczenia za chwilę. No i dobra, moi drodzy, uporałem się z elektroniką. Tutaj resztka z tego komputera samochodowego, a tu zaglutowione jest wszystko. Aluminium z radiatorów i obudowa tego komputera samochodowego. Tutaj te dyski, one w całości. Karty graficzne, karty rozszerzeń. Trzy ramy. Dwa procesory. Płytka i dwie płyty główne. Także to mam ogarnięte, posegregowane. Zaraz to odłożę na bok. I zabieram się za tą cewunię. Tą cewunię. Ten stojan i to małe mosiężne coś. Także teraz to rozkładam na czynniki pierwsze, a później zostaną te dwa wielkie styczniki, tak mi się wydaje. No dobra, także ja działam dalej. No i tak, kochani, odzysk idzie pełną gębą. Tutaj miedziane części zamienne z tego stojanu dwóch cewek. Tutaj to ustrojstwo mosiężne też rozebrane tutaj z tego plastiku, który był na zewnątrz. Także całkiem sprawnie, przyjemnie, szybciutko wszystko przebiega. I teraz zabieram się za te dwa większe tematy i będziemy zmierzać ku podsumowaniu. O, wszystko się rozpada, super. No dobra, działam dalej. No i tak, moi drodzy, ten mniejszy stycznik już rozebrałem. Zobaczcie, tyle jest mosiądzu żółtego, tyle miedziuchy tu z tej cewki i z tych styków miedzianych, tyle. To jestem ciekawy, ile w tym dużym będzie. No bo wam powiem, że sporo tego wyszło. Super. Jestem zadowolony. A ten troszkę większy jest, chociaż w budowie bardzo, bardzo podobny. No dobra, to do dzieła. Robimy rozwałkę tego stycznika i pozyskujemy części zamienne. No dobra, widzimy się za chwilę. No i, moi drodzy, uporałem się z tym drugim stycznikiem. Kupa mosiądzu żółtego, tu miedź z tej cewki, która tam była w środku. Tutaj miedź kawałkowa ze styków miedzianych. Także całkiem fajna. Fajna rozbiórka, szybciutko poszło, kilka śrubeczek, kilka zawleczek i wszystko już jest w częściach. Także parę złotóweczek do mojego eksperymentu inwestycyjnego doleci. Tak mi się wydaje, że to będzie całkiem fajna kwota. A słuchajcie, możecie spojrzeć sobie w link poniżej, a tam już jest zainwestowane ponad 6000 zł. 6000 w rok. No tak niespełna rok, wrzucone właśnie w ten mój projekt, w ten mój eksperyment inwestycyjny, gdzie te wszystkie pieniądze śmieciowe, recyklingowe, takie właśnie odzyskowe wrzucam w rynek kryptowalut. Ja wiem, 6 tysięcy. No są tacy, którzy 6 tysięcy zarabiają w tydzień, jeżdżą złotymi Mercedesami, mają platynowe gacie nawet. No a jedynym ich hobby, jedynym zajęciem to jest mówienie innym, że są zerami. Także trudno, ale słuchajcie, ja tak powiem szczerze, że mam to w dupie. Kto co myśli o tym, co ja robię, jak ja to robię. Ja po prostu chcę pokazać, że można dorobić, można zarobić dodatkowe pieniądze, można je pomnożyć, a kto co robi w swoim prywatnym życiu, nic mi do tego i ci inni w złotych
w swoich Mercedesach, niech tam się zajmą swoimi sprawami. No dobra, także ja zaraz lecę do podsumowania, zaraz wszystko poważę, zaraz wszystko wam pokażę, co i jak. Mam tutaj ściągaweczkę ze świeżymi cenami, także wjeżdża waga i robimy podsumowanie. No to liczymy, moi drodzy, jak to dzisiaj wyszło, jak to będzie z opłacalnością. I po kolei, na początek płytka z komputera samochodowego. Płytka z komputera samochodowego jest po 25 zł. Czyli mamy 9,60 z samej płytki z komputera. Zapisujemy. Zapisano. Następnie wrzucimy twarde dyski. Kilogram. No, powiedzmy kilogram, a one są po 7 zł, czyli 7,56. Zapisujemy. Dobra, teraz wrzucamy aluminium mieszane. Aluminium mieszane po 5,70. Także 4,22. Zapisujemy. Aluminium odłożymy na bok. Teraz aluminium odlew po 6,60, 5,76, zapisujemy, 27,14 już mamy. Dobra, dwie stare karty graficzne, podglądam, po 53 zł, 53 zł, czyli 10,92 za te karty. I zapisujemy 38,06, także już przebiliśmy cenę zakupu. Dobra, to do elektroniki. I teraz następne. Jakieś karty rozszerzeń. Wam powiem, że nie mogłem znaleźć karty rozszerzeń, także ja je policzę po klasę C, po 5 zł, tak? Czyli tu jest niedużo, po 5 zł, 28 groszy. Dodajemy i do elektroniki. Następnie niech będzie RAM, kości RAM, ważą one 56 gramów, kości RAM po 150 zł, czyli za to jest 8,40 i zapisujemy. Dobra, kości odkładamy. Dwa procesorki, to są te z tymi płytkami. A procesory są bodajże po 40 zł, te akurat, czyli 40, czyli 2,32 i dodajemy 49 zł i 6 groszy. Odkładamy. Teraz ta płytka bodajże z dekodera, płytka typu C, czyli 5 zł, czyli mamy złoty 34, zapisujemy. Płyty główne, ja je średnio policzę po 26 zł, chociaż wiem, że jedna jest 2 BGA, druga jest 0 BGA, one mają inną cenę, ale uśredniając 26 zł za kilogram. Czyli jest 25 zł i 12 groszy za te dwie płyty główne. I dodajemy 75,53, zobaczcie. No dobra, to teraz zważmy sobie, może mosiądz żółty. Postawię wiaderko, wytaruję i wrzucę mosiądz żółty. Mosiądzu żółtego 752 gramy, a mosiądz żółty po 20 zł i 10 groszy. 20 zł i 10 groszy, czyli 15 zł 16 groszy. Dodajemy. Dobra. Mosiądz na boczek i teraz miedź kawałkowa z tych styków. Miedzi kawałkowej jest 282 gramy, a miedź kawałkowa jest po 28,70. 28,70, czyli 8 zł 9 groszy. I zapisujemy 98 zł. Dobra. I teraz w takim samym wiaderku miedź miks z tych cewek i tego stojanu
mamy kilogram 392 gramy i miedź liczymy po 27,90. 27 zł i 90 groszy, 38,84 za tą miedź. I zapisujemy. No i wynik sami widzicie na monitorku. Jest to 137 zł i 62 grosze. No co tu wiele mówić, to chyba ze 400% do przodu. Wynik rewelacyjny. No i tak jak widzieliście, kochani, całkiem solidny wynik dzisiaj. Opłaca się i to bardzo się opłaca. No bo wydając troszkę ponad 30 zł, a zarabiając ponad 130 zł, no to jest moim zdaniem całkiem dobry wynik. Do tej pory ze wszystkich odcinków tej serii, czy to się opłaca, zebrało mi się, zobaczcie, ponad 16 kg miedzi. Tutaj sobie stoją w moich pojemniczkach. No i wynik prawie 450 zł, który na pewno trafi do projektu, do eksperymentu od zbieracza do bogacza. No bo w końcu wyzbieramy. Pogoda robi się coraz fajniejsza, więc myślę, że wypady plenerowe będą teraz częstsze. Na pewno jeszcze dzisiaj przysiądę i wreszcie całą elektronikę posegreguję, poważę i w końcu wyślę, bo tylko dokładam, a nie ma czasu tego wysłać do elektropaki. No i oczywiście też ogarnę fanty z wystawek, które mi zostały, no bo w końcu trzeba troszeczkę zasilić białą skrzynkę do olimpiady miedziowej, bo skrzynka nadal wygląda no, słabo. Ale nie ma co narzekać, troszeczkę się przerobi wystawkowych fantów i miedzi na pewno troszeczkę doleci do tej skrzynki. Także też będzie nieźle. No słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że ta opłacalność cały czas, jak widać, rośnie. No bo wiadomo, człowiek się uczy i już bardziej przemyślane zakupy na złomowisku robi. Mam nadzieję, że seria będzie trwała, że mi to źródełko na złomowiskach nie wyschnie. No i cóż, pozostaje mi tylko życzyć Wam wszystkiego dobrego, zdrówka oczywiście. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!